prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na 2013 rok. Proszę Łukasza Radziwińskiego. Zdecydowanie 15-12 tysięcy na uczniów domu, ponieważ te wojska cały czas pękają. Staraliśmy się zdobyć dofinansowanie z NIS-u czy z innych instytucji, jednakże oczywiście jest to psychologia, że nikt tego nie zrobi. Jeśli my tego nie zrobimy, to nikt tego nie zrobi. Tego nie zrobi. W tym momencie zagarzają na trochę bezpieczeństwo, bo to już takie burdy, no i łatwo nowe skręcić, czy zawsze może dojść do czegoś poważniejszego. Mamy zdjęcia, ktoś chce zobaczyć, jak to wygląda. No i dlatego wyznaczymy te pieniążki, a zadanie wypada w zespole szkół ogólnokształcących, ponieważ nawet jeśli dołożymy te 30 tysięcy, które dała Komisja Edukacji, to zadanie mogłoby być zrealizowane, jeśli nie weszłoby w przetargu. Jednakże nasze miasto działa tak, że po przetargu to najwyższe niż bez przetargu. Ponieważ firmy, które zdecydowały się zrobić to taniej, w normalnych koszach, jeśli wejdą do przetargu, no to ta kwota już jest znacznie wyższa. To jest jakaś nowa cenowa, która się nie pozwala w przetargach zejść poniżej jakiejś kwoty i niestety to zadanie musimy nałożyć w przyszłości. No i co pani będzie robiona z tego? To było na ogrodzenie i tak dalej? Nie, no to miało być na wierzchni. Nie wiem, jak Komisja Edukacji postąpi z tym 30 tysiącami, czy stawi na zakres odbawienia terenów rekreacyjnych, oraz proszę na wniosku, że jednak 30 tysięcy, czy 12, czy 42, na zakres odbawienia terenów rekreacyjnych, 30 tysięcy chyba starczy, a to jest dosyć pilna sprawa, żeby to naprawić. Komisja Edukacji, nie wiemy. Ja pisałem pani Szafrani z maila, więc prawie powiedziałem, że może jej wpisu do szafki ma w szansę na to, nie wiem, czy pan się to nie ma. Dobrze, czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Oświadczenia i komunikaty. Proszę państwa, dostępne.